okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Pezety i mafie. Dzisiaj idę za ciosem i zapraszam Cię na odcinek podcastu typu Standard, w którym czytam artykuł opublikowany w 2011 roku w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja jestem jego autorem i nosi on tytuł Zorganizowana przestępczość. Przyczynek do dyskusji. Teraz nieco ciekawostek. Otóż napisałem ten artykuł i przesłałem go do redakcji. Cisza. A po jakimś czasie zamówiono artykuł o sektach. Znasz go, gdyż cały przeczytałem w ostatnim OSS-ie. I teraz najlepsze. Po odrzuceniu artykułu o sektach postanowiono wrócić do tego o PZ-ach, czyli o przestępczości zorganizowanej, jako mniej szkodzącego interesowi służby. I wydrukowano go. Ja naiwnie myślałem, że po jego opublikowaniu rozpęta się nagonka na autora, czyli na mnie. Stąd ten dopisek, przyczynek do dyskusji, a tutaj nic. Cisza. Ktokolwiek to przeczytał, to miał to w steku najprawdopodobniej. A szkoda, bo po 10 latach, czyli dziś, treść nie zestarzała się nawet o jotę. I w dodatku ten tekst nadal jest dość rewolucyjny. Bo jak to u mnie, przestępczość zorganizowana odniesiona została do służb specjalnych, a nie jak zazwyczaj do działań policyjnych. Z tego też powodu dziś go przeczytam. Szkoda, by materiał się zmarnował, a kto wie, może w końcu dotrze do tych, do których nie udało mu się dotrzeć te 10 lat temu. I podkreślam, że ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że służby tajne mają co robić. Moim zdaniem muszą robić zbyt wiele w stosunku do posiadanych sił i środków, więc prawidłowe potraktowanie tego tak istotnego zagadnienia to jednak zbyt wiele. Idiotyczny wniosek, nie? Przecież ja mówię o mafiach, o hydrach zawłaszczających funkcje państwa i posiadających dotarcie do władzy. Ja to tak określę kolokwialnie zamiast posiadających władzę. To kto się ma tym zajmować, jak nie służby specjalne? Policja? Fakt. Powstało CBŚP, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji, posiadające naprawdę już doświadczenie i to spore, tyle że nie ma ono czasu, sił i środków, by dociekać tych rzeczywistych mafii. Policja skupiona jest na przestępczości zorganizowanej, czyli jakbyśmy powiedzieli to słowami najsłynniejszego polskiego świadka koronnego PS Massa, na mafii trzepakowej. A już wcześniej włoski sędzia Giovanni Falcone, pogromca mafii sycylijskiej, czyli Cosa Nostra, mówił o tym samym i zwracał uwagę na niebezpieczeństwo najwyższego poziomu mafii, nazwanego przez niego poziomem trzecim, tej ulokowanej w strukturach władzy. No ale kto o tym pamięta? Przytacza się jedynie jego życiorys, przede wszystkim zaś skuteczny zamach na niego wywaliło pół drogi. A, i jeszcze przytacza się słowa ze sztuki Szekspira, to była sztuka Juliusz Cezar, którą on powtarzał niestrudzenie. Ci, którzy się boją, umierają codziennie. Ci, którzy się nie boją, umierają tylko raz. Jeszcze może ci wyjaśnię, dlaczego mówił on o tak zwanym poziomie trzecim. Tu chodziło o strukturę organizacyjną, bardzo skomplikowaną. Pierwszym poziomem są tak zwane rodziny mafijne, czyli poszczególne grupy przestępcze. Drugim porozumienie tych właśnie grup w postaci tak zwanej kopuły. To właśnie tutaj występuje taki szef wszystkich szefów, taki filmowy Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Oba poziomy zostały wykryte przez sędziego Falcone i jego zespół, ale on zbierał dowody na istnienie poziomu trzeciego i zginął w zamachu. Jego następca, sędzia Borsellino, również. A tak zwany trzeci poziom mafii to powiązania z wybitnymi uczestnikami życia politycznego i gospodarczego, którzy czerpią zyski ze współpracy ze zorganizowaną przestępczością i udzielają im pomocy. No w jaki sposób? No nie wiem, no produkują łódki, które pływają po Morzu Śródziemnym. A my cały czas mamy ten sam galimatias i tylko możemy obserwować, co dzieje się na scenie. Za kulisy wstępu już nie mamy. I jeszcze jedna sprawa. Na stronie bloga znajdziesz odnośnik do pobrania tego artykułu w wersji PDF. Tam znajdziesz wszystkie przypisy, gdyż w trakcie czytania tekstu nie będę ich podawał, a jest ich sporo. I możemy zaczynać!
Zorganizowana przestępczość. Przyczynek do dyskusji. Autor, czyli ja, podejmuję próbę wyjaśnienia tego, czym są zorganizowane struktury przestępcze w ujęciu służb specjalnych demokratycznych państw prawa oraz wykazania, w jaki sposób aktywność tych grup w dobie globalizacji i integracji europejskiej niesie zagrożenia wewnętrzne dla pojedynczych krajów i zewnętrzne, ponadpaństwowe i ponadnarodowe dla współczesnych reżimów demokracji liberalnej. Państwa te to rozwinięte kraje bogatej północy, traktujące kraje biednego południa jako swoją bazę surowcową i wykorzystujące ich zacofanie technologiczne i prawne, a także tanią siłę roboczą. Na chwilę przerwę, ponieważ zauważ, jak to już się mimo wszystko zmienia właśnie w tych krajach biednego południa. Przede wszystkim Chiny to już nie jest kraj biednego południa. Nad podziemie. W latach 90. XX wieku wykształcił się nowy typ naukowców, którzy w ciągu ostatnich 15 lat, dzisiaj już byśmy powiedzieli 25, zmienili akademickie rozumienie i podejście do przestępczości zorganizowanej. Ich biblią stała się książka Diego Gambetti, profesora socjologii na Uniwersytecie w Oksfordzie, zatytułowana Mafia sycylijska – biznes prywatnej ochrony. Autor ten stworzył teorię dotyczącą mafii, rozwijaną przez innych naukowców, jak choćby Federica Varesego, profesora socjologii na wymienionej powyżej uczelni, który z kolei wydał publikację Mafia rosyjska – prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej. Obie wspomniane powyżej pozycje bibliograficzne to efekt wieloletnich studiów i badań terenowych. Cechuje je rzetelność metodologiczna oraz duża wiedza teoretyczna naukowców. Miejsca badań terenowych, czyli Palermo na Sycylii oraz przemysłowe miasto Perm, położone na zamożnym Uralu, nie zostały wybrane przypadkowo, gdyż w tych właśnie miastach mamy do czynienia z wysokim poziomem przestępczości, w tym zorganizowanej. Skupieni wokół idei nowego postrzegania zjawiska zorganizowanej przestępczości, badacze przestali postrzegać mafię, mimo iż rozumianą jako najwyższa forma zorganizowania przestępczości, o bezpośrednich powiązaniach z władzami lokalnymi i państwowymi, jako bandę zbirów, dla których przemoc jest początkiem i końcem wszelkiego działania. Utrzymują oni za Gambettą, iż przemoc jest jedynie narzędziem do osiągania celów, mafia zaś jest angażowana w system zapewniania ochrony. Jest to jej główna działalność. System zapewniania ochrony. Biznesem mafii jest po prostu biznes. I tym przede wszystkim zorganizowana przestępczość różni się od międzynarodowego terroryzmu, którego cele są natury politycznej, czyli są skierowane przeciwko reżimowi politycznemu. W tym celu należy podkreślić, że osiąganie zysków finansowych przez syndykaty przestępcze wiąże się często z zawłaszczaniem pełnienia niektórych funkcji państwa. Ochrona, przypominam, podstawowa działalność zorganizowanych struktur przestępczych, związana jest z jej wykonywaniem, to jest z wykonywaniem funkcji administracyjnych, policyjnych, a nawet sądowych, to znaczy ich odpowiedników. Przestępczość zorganizowana wykorzystuje słabość państw mających problemy z efektywnym działaniem w opisanych powyżej sferach. Jest tym bardziej skuteczna, im mniej kompetentna jest policja i im mniej skutecznie działa sądownictwo. Przestępczość gwarantuje ochronę wtedy, gdy państwo jej odmawia lub uznaje ją za nielegalną. Im zaś skuteczniejsza jest ochrona transakcji nielegalnych, tym szybszy staje się rozwój rynków nielegalnych. Ochraniając, zorganizowane grupy przestępcze stosują przemoc i nie przestrzegają prawa. Tworzą tak zwane nadpodziemie. Nadpodziemie to struktura pełniąca funkcję państwa, gdy ono swych funkcji nie pełni. Nie jest w stanie pełnić z uwagi na różne czynniki, na przykład ułomne prawo. Jednakże cel aktywności syndykatów przestępczych nadal posiada naturę jedynie ekonomiczną, a nie polityczną. Podklasa.
za czołowego przedstawiciela współczesnego nurtu tzw. teorii konfliktu uznawany jest Ralph Dahrendorf. Stoi on na stanowisku, że model społeczeństwa opiera się na istnieniu stosunków zależności pomiędzy różnymi grupami społecznymi, co w konsekwencji prowadzi do konfliktu i zmian społecznych. Konflikt ten ma charakter stały i cechuje go walka o władzę pomiędzy tymi, którzy władzę mają i tymi, którzy jej nie mają. A ponieważ zawsze będzie istniał nierówny dostęp do władzy różnych grup, a co za tym idzie dysharmonia społeczna, będąca konsekwencją tej nierówności, to konflikt jest nieunikniony. Leży on po prostu u podstaw liberalnej demokracji. Obecnie zaś staje się konfliktem pomiędzy tymi, którzy są dobrze zakotwiczeni w jakimś systemie społecznym i tymi, którzy do tego systemu nie należą. Jest to również konflikt pomiędzy osobami, które na przykład mają prawa obywatelskie i pracę, oraz osobami, które są zmarginalizowane, pozostają bez pracy, bez praw obywatelskich, ale w społeczeństwie jakoś funkcjonują. Ten rodzaj konfliktu zachodzi z jednej strony pomiędzy obywatelami i państwem, a z drugiej między tymi, którzy posiadają prawa obywatelskie i tymi, którzy ich nie posiadają. W społeczeństwach liberalnej demokracji coraz liczniejszą część ich populacji stanowią ludzie pozbawieni praw obywatelskich. Dahrendorf określił tę kategorię mianem podklasy i zdefiniował ją jako zbiorowość ludzi, którzy nigdy nie pracowali albo pracowali w marginalnych sektorach gospodarki oraz którzy nie są w stanie się utrzymać. Bywa i tak, że są oni bezrobotni z pokolenia na pokolenie, funkcjonują właściwie poza społeczeństwem. Myśliciel dostrzega, że ta grupa staje się coraz liczniejsza. Jeśli zauważymy rosnącą przestępczość w rozmaitych środowiskach imigranckich, to mniej więcej zdamy sobie sprawę z tego, o co Dahrendorfowi chodzi. Wskazał on, że głównymi cechami charakterystycznymi podklasy są brak kwalifikacji, bezrobocie, zamieszkiwanie w szczególnych rejonach miast i zależność od opieki społecznej. Wielu członków podklasy należy do mniejszości etnicznych i żyje w niekompletnych rodzinach. Osoby te często wykazują skłonność do aberracyjnych zachowań, takich jak nadużywanie alkoholu, narkotyków, a także wykazywanie skłonności do zachowań przestępczych. Podklasa usytuowana jest w najbiedniejszych regionach miast, tworzących często wyizolowane getta. Powstawanie i zasilanie opisanej powyżej kategorii społecznej związane jest z przemytem osób. Które to działanie mieści się w jednej z kategorii dóbr heksagonalnych, a mianowicie obrotu żywym towarem, czyli ludźmi, zarówno w zakresie współczesnego niewolnictwa, czyli właśnie handlu ludzi, jak i przemytu imigrantów z krajów biednego południa do państw bogatej północy. Dobra heksagonalne. Przyjmując za gambettą, że główną działalnością syndykatów przestępczych jest szeroko rozumiana ochrona, można wskazać określone typy dóbr, z których czerpią one zyski. Chodzi o ochronę dóbr heksagonalnych w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Dobra te podlegają szczególnej ochronie zorganizowanych grup przestępczych. Jako, że jest ich sześć tych grup, tworzą figurę zwaną heksagonem. Stąd nazwa dobra heksagonalne. Należą do nich narkotyki i używki. W tej kategorii mieszczą się przede wszystkim narkotyki, papierosy i alkohol. Ponadto należałoby dodać tutaj dobra związane z rozrywką i konsumpcyjne, tak zwane podróbki. Kamienie i metale szlachetne. Kategoria ta dotyczy przede wszystkim diamentów i złota. Broń. Kategoria dotycząca broni i materiałów wybuchowych, jak również dóbr mogących służyć wykorzystaniu militarnemu. Chodzi o proliferację, czyli o tak zwane podwójne zastosowanie. Produkty energetyczne. Głównie ropa, benzyna i gaz. Obsługa handlu tymi produktami zwykle wiąże się z tworzeniem łańcuchów spółek oraz korzystaniem z usług kancelarii prawnych, polityków i lobbystów. Hazard. Z jednej strony związany z ogromnym kapitałem,
wyjątkowo trudnym do skontrolowania, z drugiej zaś kumulujący znaczne wpływy do budżetu i zasilający kulturę oraz sport. I w końcu handel ludźmi. W tej kategorii mieści się zarówno niewolnictwo, w tym porwania dla okupu, i prostytucja, jak i tania siła robocza, imigranci. Wymienione powyżej dobra nie przynoszą zysków z samego faktu istnienia. Muszą być alokowane. Działania takie są pochodnymi dóbr heksagonalnych, ponieważ podejmowane są wbrew obowiązującemu prawu, prawom poszczególnych państw. To też kryminalizacja tych czynów powoduje ściganie karne ich sprawców. Przykład. Działaniem pochodnym dobra heksagonalnego, jakim jest narkotyk, są wszystkie działania przestępcze związane z ich wydobyciem, produkcją, transportem, przemytem i nielegalną sprzedażą końcowemu odbiorcy, konsumentowi. Może wydawać się, że rozwój nowoczesnych technologii tworzy nowe typy dóbr przynoszących zyski. Dotychczasowa praktyka nie potwierdza jednak tego założenia. Rozwój internetu został wykorzystany również w niecnych celach, niezgodnych z prawem, tu chodzi o cyberprzestępczość. Tak naprawdę nie mamy do czynienia z nowym typem dobra przynoszącego korzyści syndykatom przestępczym, lecz z zestawem narzędzi do popełniania czynów przestępczych. Włamań do banków, oszustw, wyłudzeń, prania pieniędzy i tak dalej. Czyli z działaniami pochodnymi dóbr heksagonalnych. Alokacja dóbr heksagonalnych przynosi zorganizowanym strukturom przestępczym określone i wymierne korzyści finansowe. Środki finansowe łączą się z trzema odrębnymi kwestiami. Są celem przedsięwzięć przestępczych, oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia, przestępstwa bankowe, przestępstwa podatkowe. Służą finansowaniu przedsięwzięć przestępczych oraz są zalegalizowane przez zastosowanie szeregu różnych metod, tak zwane pranie pieniędzy. Z punktu widzenia instytucji zajmujących się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości i międzynarodowego terroryzmu, w tym służb specjalnych, w przypadku prania pieniędzy szuka się kapitału pochodzącego z działalności przestępczej, który ma zostać zalegalizowany. Zaś w przypadku finansowania przedsięwzięć przestępczych i terroryzmu szuka się legalnych i tzw. czystych pieniędzy, które mają dopiero posłużyć do zbrodniczych celów. Różnica dotyczy jedynie czasu popełnienia przestępstwa. Typy przestępczości. Praktyka wykształciła dwa główne typy zorganizowanych struktur przestępczych. Specjalizujące się w oferowaniu ochrony, czyli usług związanych z egzekwowaniem kontraktów, oraz handlarze dóbr, dzielący się na trzy podgrupy: producentów, hurtowników i detalistów. Każda z tych podgrup powiązana jest z konkretną grupą etniczną, a wszystkie trzy nawiązują ze sobą międzynarodową współpracę. Przykład. Produkcja towaru, wydobycie surowca, niemal zawsze odbywa się w miejscu, tu chodzi o biedne południe, oddalonym od najbardziej zyskownych rynków detalicznych, bogata północ. Z uwagi na ochronę posiadania, dążenia do posiadania dóbr heksagonalnych, zorganizowane struktury przestępcze dopuszczają się popełniania przestępstw, czyli działań pochodnych dóbr heksagonalnych, określanych mianem przestępstw zorganizowanych. I nie wszystkie ich typy wchodzą w orbitę zainteresowań służb specjalnych. Przestępcza aktywność zorganizowanych struktur wyraża się w dokonywaniu dwóch głównych typów czynów przestępnych określanych mianem przestępstw kryminalnych, napady rozbójnicze, kradzieże z włamaniem, kradzieże, akty terroru kryminalnego, sabotaż, wandalizm, kradzieże samochodów, handel ludźmi i tym podobne oraz przestępstw gospodarczych. Fałszerstwa dokumentów publicznych, oszustwa kredytowe, prywatyzacyjne, podatkowe, celne, leasingowe, giełdowe, ubezpieczeniowe, zaliczkowe, czyli tzw. nigeryjskie, upadłościowe, wyłudzenia, parabanki, pranie pieniędzy i tak dalej. Ostatnia z wymienionych form przybiera charakter zorganizowany częściej niż przestępczość kryminalna. Wynika to z jej złożoności.
Wiedząc, czym są dobra heksagonalne, nie można oprzeć się wrażeniu, iż pochodna działalność heksagonalna, czyli działalność przestępcza zorganizowanych struktur, związana jest przede wszystkim ze zorganizowaną przestępczością ekonomiczną. Przedsięwzięcia tego typu ze swej natury wymagają współdziałania większej grupy osób, nawet jeśli zawarły one porozumienie do dokonania jednego tylko przestępstwa, czyli działali, jak to się mówi, wspólnie i w porozumieniu, i poprzez to tworzą łańcuchy często bardzo skomplikowanych powiązań. I częstokroć prowadzą do osiągania wyjątkowo dużych zysków finansowych, co jest celem aktywności i sensem istnienia zorganizowanych syndykatów przestępczych. Zyski te mogą pozostawać niewykryte przez odpowiedzialne instytucje państwowe, jako pochodzące z nielegalnych działań, z uwagi na nakładanie się przedsięwzięć przestępczych na różne formy legalnej działalności gospodarczej, kamuflującej aktywność niezgodną z obowiązującym prawem. Zagrożenia te, wyrażające się wkroczeniem zorganizowanych syndykatów przestępczych do obszaru przestępstw finansowych na wielką skalę, doprowadziły do wykształcenia się w służbach specjalnych państw demokracji liberalnej wyodrębnionych komórek kontrwywiadu ekonomicznego. Porozumienia przestępcze. Z uwagi na kompetencje przypisywane służbom specjalnym państw demokracji liberalnej, szczególne znaczenie ma jeden typ aktywności zorganizowanych struktur przestępczych – powiązania syndykatów z organami władzy państwowej, a właściwie to z konkretnymi osobami pełniącymi określone funkcje w różnych krajach. Zjawisko to wydaje się występować w wielu krajach, między innymi w Chinach, gdzie określa się je mianem PCN, czyli Political Criminal Nexus, oraz w Rosji, gdzie system sprawowania władzy określany bywa przez samych Rosjan nazwą pachanat. Pachan to słowo z rosyjskiego żargonu przestępczego oznaczające ojca, starca, starszego wśród więźniów kryminalnych, szefa milicji kryminalnej, a także Stalina. Pachanat stanowi sowiecką i postsowiecką odmianę samodzierżawia, określanego przez rządzących Federacją Rosyjską jako demokracja sterowana. Republika Federalna o semiprezydenckim, czyli mieszanym systemie rządów, stanowi de facto faktyczną odmianę samodzierżawia. Upadek idei komunistycznej i likwidacja ZSRR stanowiły dla współczesnej Rosji ogromny problem. Przede wszystkim doprowadziły do powstania, wzrostu i wieloletniego trwania szeregu kryzysów politycznego, ekonomicznego, społecznego i tym podobne. Powstało wiele nowych, zależnych i niezależnych państw. Nastąpił wzrost nacjonalizmów, terroryzmu oraz struktur mafijnych liczonych w tysiącach grup, często o określonych składach etnicznych, które utworzyły potężne nadpodziemie w Federacji Rosyjskiej. Szefowie grup przestępczych nawiązali porozumienia z osobami pełniącymi ważne funkcje w organach władz lokalnych i państwowych, w tym i w służbach specjalnych. Zmiany z okresu prezydentury Władimira Putina doprowadziły do wzmocnienia roli rosyjskich służb, nie tylko specjalnych, osłabienia wpływu oligarchów i wprowadzenia współczesnego samodzierżawia, pachanatu. Nie zlikwidowały jednak powiązań władz z organizacjami przestępczymi. I nadal aktualne pozostaje to, co były dyrektor CIA James Woolsey przekazał w 1999 roku Krajowej Komisji Bankowej. Jego zdaniem nowo poznany Rosjanin, który przedstawiałby się jako biznesmen, faktycznie może być tym, za kogo się podaje. Może być działającym pod przykrywką oficerem rosyjskiego wywiadu. Może być członkiem rosyjskiej organizacji przestępczej. Ale może on być wszystkim naraz i żadna z trzech wymienionych instytucji nie miałaby zastrzeżeń co do takiego układu. To jest jedna z ciemnych stron pachanatu. I problem dla służb specjalnych państw demokracji liberalnej, których osoby opisane przez Woolseya przebywają i działają. Jednakże nie tylko w Rosji, ale i w innych państwach o ustrojach innych niż liberalna demokracja może dochodzić do wykorzystywania przez służby specjalne zorganizowanych struktur przestępczych i organizacji terrorystycznych. Dobrym przykładem ilustrującym tę tezę wydają mi się być Indie i Pakistan. Tam wojny gangów w Bombaju w latach 90. XX wieku były częściowo konfliktem zastępczym między agencjami wywiadowczymi obu państw, to jest indyjskich IB i RAW oraz pakistańskiej ICI.
Political Criminal Nexus, czyli porozumienia PCN, to zupełnie nowy rodzaj powiązań pomiędzy władzą państwową a organizacjami przestępczymi. Oznaczają całkowicie skorumpowany układ pomiędzy na przykład przywódcami partii w Chinach a lokalnymi potentatami, jednocześnie zazwyczaj szefami lokalnego podziemia przestępczego. Porozumienia te zarządzają całymi gospodarkami w poszczególnych regionach Chin, generują ogromny majątek, co jest kwestią ekonomiczną, osłabiają władzę, to kwestia polityczna, i są przedmiotem zainteresowania prawa karnego, kwestia kryminologiczna. Należy również wskazać, iż eksportują w kierunku krajów bogatej północy tanią siłę roboczą oraz wszelkiego rodzaju podróbki, czyli dobra heksagonalne, stając się tym samym przedmiotem zainteresowania służb specjalnych państw demokracji liberalnej. Struktury mafii. Liczba zorganizowanych struktur przestępczych jest wysoka. Istnieją i dobrze prosperują mafie włoskie, rosyjskie, południowoamerykańskie kartele narkotykowe, chińskie triady, grupy wietnamskie, japońska yakuza, grupy Boryokudan i tak dalej. Cechą charakteryzującą te systemy jest etniczność oraz rozwinięta podkultura świata przestępczego. Specyficzny język, norma zachowania, sposób ubierania, rytuały inicjacji, hierarchia i bezwzględnie egzekwowana dyscyplina. Z tego też powodu postanowiono opisać struktury wybranych trzech typów grup mafijnych: sycylijskiej Cosa Nostry, jej amerykańskiej odmiany La Cosa Nostry oraz grup rosyjskojęzycznych. Zaznaczyć należy, że grupy te charakteryzują się wyjątkowo wysokim stopniem zorganizowania wśród struktur przestępczych funkcjonujących we współczesnym świecie. Mimo dużej różnorodności i liczby zorganizowanych grup przestępczych, mogą one przyjmować strukturę opartą na jednym z dwóch modeli: syndykatu władzy, gdy powstają na bazie terytorialnej, często przybierają nazwę obszaru znajdującego się pod ich kontrolą, przykład sycylijska Cosa Nostra, a także syndykatu przedsiębiorczości, gdy wytwarzają funkcjonalnie wyspecjalizowane struktury świadczące usługi ochrony w poszczególnych sektorach gospodarki, np. mafia kredytowa, narkotykowa i tym podobne. Przykładem jest już amerykańska Cosa Nostra. I od niej zaczniemy. Mafia amerykańska, włoska mafia amerykańska, jest organizacją posiadającą wyraźnie zdefiniowane role i reguły działania. Powinna składać się z 24 rodzin mafijnych, koordynowanych na szczeblu krajowym przez komisjonę, która pełni funkcje arbitrażowe. Na czele każdej z rodzin stoi boss, któremu podporządkowane są jasno wyodrębnione stanowiska: underboss, zastępca szefa, consigliere, doradca, capo regime, nadzorca oraz soldato, żołnierz mafijny. Niemal identyczna jest struktura mafii sycylijskiej. Na czele rodziny stoi capo familia, szef, który wyznacza wicekapo, zastępcę szefa i consigliere, doradcę. Szeregowi członkowie to soldati, zwani również operatti. Dowodzą nimi capo decina, podlegający bezpośrednio szefowi rodziny. Działania mafii w konkretnej prowincji koordynuje Commissione Provinciale, znana jako cupola, czyli kopuła, utworzona przez capimandamento. Każdy reprezentuje trzy rodziny. Nad nią stoi jeszcze Commissione Regionale, zwana również jako cupola regionale, której szefuje rappresentante, znany również jako segretario i jako pierwszy wśród równych. Zaś w przypadku rosyjskich grup mafijnych szczególną rolę odgrywa najwyższa kategoria osób ze świata przestępczego, tak zwani wory w zakonie, czyli członkowie specyficznego bractwa honorowych złodziei, gdzie dominującą pozycję w środowisku kryminalistów osiągnęli w warunkach więziennych, w tak zwanych gułagach. Zazwyczaj wór w zakonie staje się osobą stojącą na czele zorganizowanej grupy przestępczej i znany jest jako autorytet, czyli autorytet. Pracuje dla niego kilku brigadierów. Przed brigadierem zaś odpowiadają bojewiki, których rozkazy wykonują torpedy, żołnierze znajdujący się na samym dole hierarchii. Niektóre z takich grup sprawują silną kontrolę nad określonym terytorium, inne zaś stają się syndykatami przedsiębiorczości. Specyfika państwa rosyjskiego wydaje się wyrażać m.in. w podziale rynku ochrony na dwa segmenty. Mafia dostarcza ochronę małym i średnim firmom, zaś duży biznes chroniony jest przez firmy działające na styku instytucji prawa i sektora prywatnego. Warto zaznaczyć, że w samej Rosji funkcjonują również inne grupy mafijne, które nie przejęły tradycji worów w zakonie,
zorganizowane na bazie etnicznej, na przykład grupy czeczeńskie. Jak to widzą służby tajne? Na podstawie dotychczasowych rozważań można wskazać, że w zakresie działań służb specjalnych państw demokracji liberalnej pozostaje rozpoznawanie i zwalczanie określonych czynów przestępnych popełnianych przez struktury zorganizowanej przestępczości. W orbitę zainteresowań służb nie wchodzą wszystkie zorganizowane grupy przestępcze, ani wszystkie czyny przestępne przez nie popełnione. Z uwagi na międzynarodowy charakter działań przestępczych, syndykaty przedsiębiorczości i wymuszoną w związku z tym współpracę z wieloma miejscowymi grupami, syndykaty władzy, w praktyce to, co określane jest jako zorganizowane struktury przestępcze, to zazwyczaj dziesiątki niepowiązanych ze sobą instytucjonalnie większych i mniejszych grup, działających poza obszarem, na którym powstały. Zazwyczaj posiadają one określoną hierarchię podziału zadań, cechują się hermetycznością wewnętrzną i zewnętrzną, wyrażającą się również w sytuacjach, gdy członek grupy ląduje w więzieniu. Takie cechy można jednak wychwycić tylko w tych grupach, które funkcjonują przez dłuższy czas. Istnieją również spiski, które powstają jedynie dla dokonania wspólnie i w porozumieniu określonego czynu przestępczego, bądź też czynów przestępnych. Wszystko to są jednak nadal różne postacie związku przestępczego. Polskie prawo karne wyróżnia dwie formy zorganizowanej przestępczości – zorganizowaną grupę i zorganizowany związek przestępczy. Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów, związek jest szczególną postacią porozumienia. Charakteryzuje się istnieniem stałej więzi organizacyjnej osób, co najmniej trzech, mających wspólny cel, konkretny program i formy współdziałania, zamierzoną stałość istnienia, kierownictwo, formy członkostwa, strukturę, środki i dyscyplinę organizacyjną. Z kolei zorganizowana grupa to również porozumienie kilku sprawców, co najmniej trzech, mające na celu popełnianie przestępstw w celu osiągnięcia korzyści, lecz o uproszczonej i luźniejszej niż związek strukturze organizacyjnej. Innymi słowy, zorganizowana grupa jest niższym stopniem organizacji w odniesieniu do związku przestępczego. Zorganizowane grupy przestępcze tworzą sieci wzajemnych powiązań. Zwykle oferują ochronę i współdziałają w łańcuchu działań przestępczych, czyli pochodnych dóbr heksagonalnych, od miejsca wydobycia lub wytworzenia określonego dobra heksagonalnego do miejsca jego detalicznego zbytu oraz w eksploatacji tych dóbr. Celem działań jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych. Z uwagi na osiąganie wysokich zysków finansowych oraz budowanie wpływu w różnych środowiskach społecznych i politycznych, a także przejmowanie części funkcji państwa, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, ponadnarodowego i ponadpaństwowego, poszczególnych państw demokracji liberalnej. Struktury te zagrażają również globalizacji i wszelkim działaniom integracyjnym poszczególnych państw. PZ-y w Polsce. Polskie służby specjalne zajmują się rozpoznawaniem i zwalczaniem jedynie niektórych kategorii zorganizowanej przestępczości, to jest tych, które zostały wskazane przez ustawodawcę w aktach prawnych regulujących działalność tychże służb ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA. Przykładowo, do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy m.in. zwalczanie międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się w szczególności produkcją, przemytem i handlem narkotykami oraz bronią, a także przestępczością ekonomiczną. Podkreślenia wymaga fakt, że rozpoznawanie i zwalczanie wybranych form przestępczości to jedynie część zadań przypisanych przez ustawodawcę służbom specjalnym. Zupełnie inaczej ustawodawca skonstruował zadania policji, przypisując tej instytucji zwalczanie wszelkich istniejących form przestępczości, bez względu na typ zagrożenia czy formę. Ściganiu podlega zarówno złodziej piwniczny, jak i przestępca powodujący ogromne straty. W jej strukturze od 10 lat funkcjonuje Centralne Biuro Śledcze, w założeniu zwalczające jedynie tzw. poważną przestępczość. To właśnie na bazie Centralnego Biura Śledczego powstał odrębny zupełnie pion Policji, jakim jest Centralne Biuro Śledcze Policji.
W Polsce ściganiem przestępczości zorganizowanej zajmują się również inne instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, na przykład funkcjonariusze Straży Granicznej. Trzy elementy różnicujące służby specjalne i policję, to jest różnorodne zadania i kompetencje ustawowe, odmienne rozwiązania organizacyjne oraz różna liczba funkcjonariuszy wpływają na to, że w zupełnie różny sposób angażują one siły i środki w rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej. I jeśli spojrzymy na dane statystyczne dotyczące przestępczości zorganizowanej w Polsce w odniesieniu do poszczególnych lat, okaże się, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem państwa polskiego ze strony zorganizowanej przestępczości. Ewolucja. Tragedia z 11 września 2001 roku spowodowała przedefiniowanie przez państwa demokratyczne oraz ich służby specjalne pojęcia terroryzm międzynarodowy oraz podejścia do zwalczania zagrożenia, które niesie dla nich to zjawisko. Wydaje się jednak, że stosunek do zwalczania zorganizowanych struktur przestępczych, jak również samego rozumienia, czym one są i jakie niosą zagrożenia, nie uległ zmianie od połowy lat 90. ubiegłego wieku. W tym czasie jednak globalizacja i procesy integracyjne uległy zdecydowanemu rozszerzeniu. W stosunku do pierwszej połowy ostatniej dekady XX wieku obserwujemy w miarę swobodny przepływ kapitału, ludzi, usług i towarów. Zorganizowana przestępczość szeroko korzysta z tych udogodnień w celu osiągania jak największych zysków. W tym znaczeniu swobodny przepływ związany jest także z ochroną i alokacją dóbr heksagonalnych. Czy rozumienie tych zagrożeń i przeciwdziałanie im przez współczesne służby specjalne państw demokratycznych nie powinno ulec przedefiniowaniu? I na dziś byłoby to na tyle. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. I niezmiennie pozostaję na stanowisku, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. W przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. A jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Być może chciałbyś się ze mną podzielić jakimiś pytaniami lub sugestiami? Możesz to zrobić, pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służby mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!